Zapłać. Witam was, czcigodni bracia. Nareszcie dotarłem. Kim jesteś? Dobrze, że nie złapali mnie rycerze księcia Konrada Mazowieckiego. Nie zadawaliby takich głupich pytań. Rycerzy księcia Konrada już tutaj dawno nie ma, są tylko Prusowie. Kim jesteś i czego chcesz? Właśnie przybyłem po to, aby z nimi walczyć. Nie wiedziałem, że już tu są ci przeklęci Prusowie. Dawno są tutaj? Od miesiąca. Miałem walczyć i z Konradem, i z Prusami. A tu przybywam i jednego wroga mniej. A ty, bracie, kim jesteś? Jam Otto. A to Fryderyk. Tutejsi? Ów zamek to nasz dom. A ja chyba gdzieś cię już widziałem. Zdradzisz nam, kim jesteś? Naprawdę muszę się wam przedstawiać? Nie wiecie, kim jestem? Bracie, daj spokój. Nasz gość powie w odpowiednim czasie. Jako bracia, jako zakon, tak jak ongiś pomagaliśmy pielgrzymującym do Ziemi Świętej, tak teraz wspomożemy wędrowca zasiąść, kimkolwiek jesteś. Zaraz. A w czyim to imieniu udzielacie gościny, bracie Fryderyku? A w imieniu naszego zgromadzenia, bracie Otto. Jam jest Karol z Trewiru, następca zmarłego niedawno wielkiego mistrza i przyszły wasz zwierzchnik. To na ciebie tu wszyscy czekamy. Mam nadzieję. Karol z Trewiru, powiadasz? Słyszeliśmy, ale nie spodziewaliśmy się ciebie aż tak szybko. We własnej osobie. Od tej pory przechodzicie pod moje rozkazy. Moment. Drogi Karolu, ale zanim przejdziemy pod twoje rozkazy, najpierw kapituła zgromadzenia musicie wynieść do stanu godności. Musi podpisać specjalne dokumenty, przybić odpowiednie pieczęcie. To nie jest takie łatwe i proste, jak tobie się wydaje. Co to dla was, szlachetni bracia? Raz, dwa i po sprawie. Pieczęcie postawić na dokumentach to chyba żaden problem. Spokojnie, panie. Jeszczeście dobrze nie przyjechali, a już rządzić chcecie? Ja mi już namaszczony przez papieża i ogół braci. To co mam się wam tłumaczyć? Oto przed wami wielki mistrz. Czy tego chcecie, czy nie? Niech skromność przez ciebie przemówi. Nie buta. Bracia. Panie, znasz dobrze nasze reguły. No, reguły to jedno. Ale chyba nie zmienicie decyzji ogół braci, papieża, czy też zmarłego niedawno, najwspanialszego i umiłowanego naszego wielkiego mistrza. O, zatem znałeś wielkiego mistrza. I chcesz być tak wspaniały i wielki jak on, tak? I też chcesz palić, plądrować, mordować dzieci i kobiety ze Słowem Bożym na ustach, tak? Nie wolno ci mówić. Zamilcz, bracie. Wiem, co mam mówić. Chcesz tak samo mordować chrześcijan niewinnych? To oszczerstwo. Nikt nie zarzuci mi kłamstwa. Byłem sam świadkiem, jak niewinnych chrześcijan mordował. Za pieniądze, złoto i futra. Tak było i wszyscy powinni o tym wiedzieć. Wstrzymajcie się, bracia. Wieści o moim poprzedniku dotarły i do mnie. Ale nikt nie powinien o tym wiedzieć. Dosyć już tego, to nic nie da. Dobrze, skończmy z tym. To i tak nikomu życia nie przywróci. A ty, panie, na pewno zmęczony jesteś. Jestem. Trzeci dzień wierzchem do was jadę.
Nawet nie zmrużyłem oka. Bernerze, zaprowadź naszego gościa do komnaty. Na pewno jest zmęczony po 3 dniach podróży. Zbrodnie, jakich dokonał mój poprzednik, wielki mistrz, nie powinny wyjść poza ten dom. Nikt nie może wspomnieć już o tym ani słowem, rozumiesz? I tego ty dopilnujesz, a potem cię za to nagrodzę. Zgadzasz się? Rzekłeś, panie. Co tam się stało? Tak musiało być. Podsłuchiwał nas. Mam tylko nadzieję, że nie zdążył nikomu donieść. To był przyboczny ze świty Karola. Jak wy się z tego wytłumaczycie? Zrzucimy go z murów. Upozorujemy wypadek. Karol się o niczym nie dowie. A jak Karol zacznie coś węszyć, to przecież wy dwaj zawiśniecie. A ty co? Chcesz grać rolę biednego i uczciwego braciszka? Ja nie miałem z tym nic wspólnego. Jak? Sam w to nie wierzysz. Jak sobie to wyobrażasz, że Karol wypuści ciebie wolno? Ja myślę, że jak Karol się dowie, to ja już będę gdzieś daleko siedział sobie w jakimś zamczysku wypełniony po brzegi złotem i srebrem. O, świetny plan! A, jeden z drugim. Żeby nie przyszło wam do głowy mnie uciszyć. Bo jeśli będzie inaczej, to wtedy nie tylko Karol się dowie, ale i sam papież. Ja się tutaj na was zabezpieczyłem. To nie gadaj tyle. Prędzej to ty nas wydasz, niż my ciebie. Bracia, bracia moi! Nie kłóćmy się! Róbmy, co do nas należy. Trzymajmy się planu. No. To musimy jeszcze tylko wybrać Karola Streviru wielkim mistrzem zakonu naszego. Zatem niech tak się stanie. Prawda, Fryderyku? Jak żyje Karol, wielki mistrz zakonu. No to wezwijmy tego nieszczęśnika. Znaczy, chciałem powiedzieć, naszego wielkiego, przyszłego mistrza. Pójdę po niego, sam nie wie, co go czeka! Witamy cię ponownie, Karolu. Pragniemy oznajmić ci dobrą nowinę. Jaką? Oto wskutek modlitw naszych oraz próśb do patronki naszego zgromadzenia, kapituła zakonu postanowiła, że zostajesz wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Dziękując opatrzności, stajemy się twoimi wiernymi i oddajemy się w twoje rządy. Za wybór kapituły dziękuję. Dziękuję też wszystkim innym braciom, którzy mi zaufali. Nie zawiodę jako wasz pan, którego odtąd słuchać będziecie. I jako pan wasz, mając na uwadze dobro nas wszystkich, nakazuję, aby odtąd pod groźbą surowej kary, pod żadnym pozorem zapisanej reguły naszego życia codziennego nie odstępowali po wsze czasy. Panie, reguła nasza uległa rozprężeniu. To już nie są te czasy, co w Jerozolimie. Czasy może i inne, ale niebezpieczeństwo dla zakonu to samo. To mamy 9 razy modlić się w ciągu dnia, jeść 2 razy dziennie, postów przestrzegać, pisma słuchać podczas jadła i spać na rozkaz? Któż to wytrzyma? Już dawno porzucono te praktyki, a ty nam je przywracasz? Trzeba przywrócić normalność. Panie, nie trzeba. My powinniśmy wszyscy odchodzić od tych skostniałych reguł. Iść bardziej z duchem czasu.
Skoro bracia powinni nie mieć nic, a zarazem wszystko oddawać, to panie, dlaczego konturowie inni mają złoto, srebro, futra, a my, zwykli po prostu rycerze, nie możemy mieć ani jednej grzywny w sakwie? To się z czasem zmieni. Tu nie będzie żadnej dyskusji. Zakon musi być silny, a siłą jego posłuszeństwo. I właśnie złoto i srebro. Bracia! Bracia, Karol dowiedział się o nas co nieco i myślę, że chce nas uwięzić. Skąd to wiesz? Wypytuje o nas wszystkich, nawet zwykłych knechtów. Zbiera rycerzy wokół siebie. Myślę, że dzisiaj przyjdzie po was. Ta parszywa świnia chce nas sprzedać Konradowi. A my go wybraliśmy. Książę Konrad od dawna żąda naszego wydania za zbrodnie, jakie dokonaliśmy na jego terytorium. Ale wojna była. Wykonywaliśmy tylko rozkazy. No słusznie, bracie Fryderyku. Wykonywaliśmy tylko rozkazy brata Wilhelma. Nie możemy odpowiadać za decyzje naszych przełożonych. Niech zbrodniarz Wilhelm odpowie. Tak, ale znalezienie Wilhelma to dopiero będzie sztuka. Kim jesteś? Gdzie brat Wilhelm? Jak dobrze znałeś Wilhelma? Jak inni. Nie ty? To kto? Kto widział Wilhelma? Kto z nim przebywał na co dzień? Jak mogłeś mordować z zimną krwią niewiasty i dzieci? To nie ja, panie. Może to ciebie Wilhelmem nazywają? Nie no, panie, jestem Werner, no. Werner, panie, wszyscy mnie tutaj znają, no. A o Wilhelmie, bracie Wilhelmie, co wiesz? Szukamy go. Ja nic nie wiem, panie. Wilhelma znajdę. Odpowie za swe czyny. Ręce mu poobcinam za zbrodnie. Język utnę. Oczy wykłuję. A na koniec oddam go księciu Konradowi Mazowieckiemu, aby zasmakował jego zemsty za zbrodnie na jego poddanych. A może to ty jesteś ten Wilhelm, co? Jam od to, panie. Powiedz, kto to jest! Brat, panie. No. Jesteś niewiniątko, ty! A jak wygląda Wilhelm? Brunet, niewysoki. Około 40 lat. Jest na zamku? Nie wiem, nie widziałem go. Kto jeszcze go widział? Panie... No słucham. Fryderyk, Werner i komtur Bierzgłowa. A komtur Bierzgłowa? Gdzie go znajdę? Na cmentarzu. Nie żyje od roku. Gdzie brat, który miał mi przekazać wieści? Mów, bo wiem, że coś wiesz! Panie... Nie wiem, panie, nie wiem, nie widziałem go! Kto? Kto go kazał zamordować? Nie wiem, no, Wilhelm, panie, wczoraj. On tu gdzieś musi być. No, tylko gdzie? Pokażesz mi go. Ale załoga zamku duża. Może się gdzieś ukrył. Idziemy! Czego on od nas chce? Nie wiem, ale musimy uciekać. Teraz albo nigdy. No ale jak? Strażnicy są łasi na złoto. No a Werner? Nie ma już Wernera. Już po nim. Nie uratujemy go. Chcieliście uciec. Tym samym przyznaliście się do winy. Panie, no po prostu boimy się. Będziecie wisieć. Nie, ale za co? Za co? Wasz kumpel was wydał. Wernerze! Ja obiecał mi, że przeżyję. Nie spodziewaliśmy się tego. Nie zawsze wszystko się udaje. Czasem trzeba wpaść. Panie. Panie, my cię błagamy. Błagamy cię, my tylko wykonywaliśmy rozkazy Wilhelma. Daj spokój. Przecież wiadomo, że nie było żadnego Wilhelma. To my stoimy za tymi zbrodniami i za śmiercią tego biednego brata.
No cóż, nasze rachunki się teraz wyrównają. Stworzyliście brata Wilhelma, żeby wasze zbrodnie zatuszować. Panie, my cię błagamy. Będziemy ci wiernie służyć. Nie proś go. To i tak nic nie da. W sumie, jako że to wy mnie wybraliście na wielkiego mistrza, skłonny jestem wam jako głowa zakonu wybaczyć. Przecież wielki mistrz nie może objąć we władanie zgromadzenia, mając na rękach krew braci. Słusznie mówisz, panie. Dziękujemy. Od teraz będziemy ci wiernie służyć. Jednakże jakąś karę musicie ponieść. Zgadzamy się na wszystko. Odkupimy nasze winy i będziemy ci wiernie służyć. Ukaże was ten, którego znaleźć nie mogłem. Brat Wilhelm. Ale jakże to? Przecież on nie istnieje. No właśnie. Ja już pojmuję. On nas ukatrupi, a całą winę zrzuci na brata Wilhelma. Ale mnie obiecałeś, że przeżyje. Ja tak. Ale brat Wilhelm nie ma skrupułów. Braci! Niech nikt nie przeżyje! Oto jedyna kara dla przestępców. Tak giną oprawcy. Niech wszystkim wiadomo będzie, że winnym śmierci Fryderyka, Wernera i Ottona jest brat Wilhelm, którego dalej szukamy za wszelkie zbrodnie dokonane na chrześcijanach. A co tu dzisiaj zaszło naprawdę, niech stanie się naszą tajemnicą i po wsze czasy zostanie zapomniane.